Antonio Vivaldi, klasyczny utwór, klasyczny dla baroku, nie tylko dla Vivaldiego, ale dla różnych innych kompozytorów z tego okresu, mianowicie Concerto Grosso. Concerto Grosso, jak Państwo wiecie, polega na tym, że rozmawiając o instrumenty, skrzypce ze skrzypcami, jeszcze wtrąca się wyłączera. Yeah.
przejdziemy już do chyba jednego z trzech największych klasyków wiedeńskich. Wolfgang Amadeusz Mozart. Proszę Państwa, serenada Eine kleine Nachtmusik jest jednym chyba z najbardziej popularnych utworów w ogóle. Przypomnieć pierwszą część tej serenady. Thank you.
wrócimy na chwilę do baroku, byśmy tak specjalnie zawieruszyli ten jeden utwór, żeby teraz troszkę odpocząć przed następnym utworem, o którym później. Wrócimy na chwilę do Vivaldiego. Mamy już za pasem zimę, co prawda łagodniejszą niż w centralnej Polsce, ale u nas zawsze jest fajnie. Nie? Vivaldi, Poroku, zima, część druga. Bo będzie to piąta symfonia. Taka melodia jest w Państwu zdaniem. Często właśnie też na telefonach pomógł, jest można je powiedzieć. Dodaliśmy opracowanie na taki skład kameralny piątej symfonii. No może symfonia to jest ogromny skład, 70-80 osób. Ale ze względów budżetowych zagramy to 15. Pierwsza część symfonii numer 5 c-moll Ludwiga van Beethovena. Chyba największy hit dzisiejszego wieczoru, największy utwór klasyczny rozpoznawany na całym świecie. Thank you.
Wspaniałe dzieło. Wspaniałe wykonanie. To już taka praca.